Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o współbieżności w Javie, no i ogólnie na platformie JVM-owej. Nazywam się Mateusz Kaszmarek. Tutaj macie mój link twitterowy, na koncie którym później umieszczę prezentację od razu po, więc będziecie mogli sobie ściągnąć. Myślę, że zwłaszcza w przypadku rzeczy, które warto później sobie doczytać i moich materiałów, na których bazowałem, będzie to przydatne. Taki mały disclaimer. To jest coś, co kiedyś powiedział Kuba Kubryński. Zrozumiecie mnie, jak działa wielowątkowość. Jest to proces bardzo iteracyjny i im więcej rozumiecie, tym więcej wiecie, ile nie rozumiecie. Mogę z całą pewnością przypisać i potwierdzić to, co powiedział Kuba. Również przygotowując tę prezentację, odkryłem rzeczy w Javie, o których w sumie nie chciałbym się dowiedzieć, bo trochę strach pisać rzeczy, które operują na pieniądzach na przykład. Więc to taki mały disclaimer i również małe usprawiedliwienie, jeżeli zadacie pytanie, na które nie będę potrafił odpowiedzieć. Również Martin Thompson, który jest ekspertem w performance i również współbieżności na platformie Java, sam twierdzi, że nie za bardzo to rozumie, więc jeżeli taki człowiek używa takich sformułowań, to myślę, że prawie nikt tego tak do końca nie ogarnia. Jeżeli ktoś wam powie, że potrafi pisać wielowątkowo i nie boi się tego robić, to powinno wam się od razu zaświecić czerwona lampka. To znaczy, że ignorancja kroczy przed upadkiem. Jeszcze nie wie, jak trudno jest napisać program wielowątkowo, ażeby on był bezpieczny w takich komercyjnych, rozbudowanych przykładach. No łatwo zrobić Hello World'a jako tako, ale gdy mamy skomplikowany system i rozbudowane reguły biznesowe, jest to bardzo ciężkie, ażeby pilnować się na każdym kroku, ażeby nie popełniać błędów, które mogą nam później spowodować, że będziemy mieli różne śmieszne problemy z wielodostępem, o których później jeszcze powiem. A propos mężczyzn, myślę, że właśnie to jest fajne sformułowanie, dlaczego my możemy mieć problem z wielowątkowością, ponieważ faceci są jednowątkowi ewidentnie, mają natywnie zaimplementowaną funkcję wait, więc jak pójdę do kuchni, wstawię wodę, żeby zagotować sobie ją na herbatę, to żona wtedy spyta, dlaczego nie pozmywasz naczyń w kuchni, no a ja odpowiadam, no przecież czekam, aż się woda zagotuje, więc faceci są ewidentnie jednowątkowi i niektóre rzeczy to upraszcza, zwłaszcza w programowaniu, więc być może tak, tego typu podejście jest fajne. Na pewno dużo łatwiejsze, aniżeli pełna współbieżność. To podejście jednowątkowe można różnego rodzaju, na różne sposoby symulować w naszej codziennej pracy i to również bardzo uprości nam działanie i próbę rozwiązania problemów, które musimy rozwiązywać na wielu wątkach. Dlaczego coś chcielibyśmy rozwiązywać, jakiś problem wielowątkowo? Kiedyś było tak, że klient klikał sobie wygeneruj fakturę, czekał minutę i otrzymywał plik, który mógł sobie pobrać i wszystko było ok. Bardzo zmieniło się to w dzisiejszych czasach, gdy każdy z nas w kieszeni nosi komórkę, która ma od 4 do 8 rdzeni. Gdy coraz więcej, znaczy ciężko już w dzisiejszych czasach kupić procesor, który ma tylko jeden wątek, jeden core, więc siłą rzeczy musimy tak programować, ażeby brać to pod uwagę, że sprzęt, na którym nasze programy będą odpalane, jest wieloprocesorowy i wszystkie problemy, o których później powiem, tak czy siak w pewnym momencie nas ugryzą, więc warto mieć wiedzę na ten temat. Nie da się od tego uciec i coraz więcej rozwiązań bazuje na tym, że robimy coś na wielu wątkach i równocześnie współbieżnie. Jest taka zasada, że wszystko można opakować w inną, każdą abstrakcję można opakować jeszcze inną abstrakcję. To z kolei Marcin Grzejszczak. Okej. Chodzi o to, że
jedną abstrakcją próbujemy sobie przykryć różnego rodzaju problemy, których doświadczamy na niższych warstwach. I o czym za chwilę powiem, wiąż z takim podejściem, że budujemy coraz większą ilość abstrakcji, wiążą się różne problemy. Przykładem jest tutaj TCP. Mamy sobie kawałek ethernetowy, jedna z warstw standardu TCP/IP. I mamy sobie burka, który ewidentnie nie jest w humorze i przegryzie nam ten kabel. W standardzie TCP/IP nie ma nic o psie, który przegryza kabel. Nie ma takiego pojęcia w samej specyfikacji TCP/IP, że burak może nam przegryć kabel. Rzeczy, które dzieją się na niższych warstwach, w tym przypadku pogryzienie kabla, jest automatycznie przenoszone wyżej, więc my na poziomie aplikacyjnym mamy problem z tym, że kabel został przerwany. I to jest jeden z problemów z abstrakcją, że pomimo tego, że chcemy się od różnego rodzaju, często bardzo skomplikowanych rzeczy w jakiś sposób odciąć i uprościć sobie, to co się stanie tam na dole, wybuchnie nam do góry i często nie będziemy mogli tego opisać językiem abstrakcji, które aktualnie operujemy. Z tym jest związane no właśnie to, że każda abstrakcja cieknie. Bardzo dobrym przykładem jest Hibernate, który miał nas uwolnić od pisania SQL-ek, a jak wiemy dobrze, to, że operujemy na bazie, to, że tam są wykonywane SQL-ki, prędzej czy później nam to wycieknie i musimy się tym zajmować, chociażby ze względów wydajnościowych. Więc ponownie, to, że operujemy na jakimś poziomie abstrakcji, nie zwalnia nas odpowiedzialności, żeby wiedzieć, co się dzieje pod spodem. To jest główny problem właśnie z abstrakcjami, że nauczymy się tych wyższego poziomu abstrakcji, a trochę ignorujemy to, co się dzieje pod spodem i z tym jest związane najwięcej problemów. Abstrakcją, którą wprowadził Sun do Javy, jest Java Memory Model. Jest to abstrakcja na to, jak nasze programy korzystają z pamięci procesora, pamięci operacyjnej. Jest rozdziałem Java Language Specification, standard. Chodzi o to, że spróbowano w jakiś sposób zwolnić nas z potrzeby posiadania wiedzy na temat tego, jak nasze procesy, programy komunikują się z pamięcią. Spróbowano to uprościć, ale jak wiadomo w Javie raczej te abstrakcje im nie wychodzą i ta złożoność wybucha nam w wyższych warstwach. A propos samej Javy i JDK-a, troszkę nie nadążają za obecnymi trendami, które są na świecie. Właśnie przykładem jest to, że JMM jest wciąż jednym z lepszych rozwiązań, żeby obsługiwać wielowątkowość w Javie. To, jak poradzono sobie z tym w skali, w Clojure, moim zdaniem jest dużo łatwiejsze i te abstrakcje są dużo bardziej trafne i łatwiej się z tego korzysta i nie mamy problemów, które mamy z Java Memory Model. Odnośnie samego Java Memory Model, jest to bardzo skomplikowany dokument, który ciężko sobie przyswoić. I tak jak wspomniałem, zawiera tylko wysokopoziomowe abstrakcje. Dlatego, o czym za chwilę powiem, nie ma tam mowy o czymś, co wpływa na to, w jaki sposób powinniśmy z tą pamięcią, jak powinniśmy z niej korzystać. A więc w ramach JMM-a mamy nasz kod źródłowy, skompilowany, uruchamiamy go na JVM-ie. Po drodze dochodzi to, w jaki sposób system operacyjny korzysta i wykorzystuje natywne wątki, schedulery i jak on zarządza wieloprocesorowością. Więc to jest kolejny poziom, który abstrakcji, który w jakiś sposób, musimy być go świadomi. Po to system operacyjny mamy sprzęt.
I tak procesory Intela, AMD, ARM mają całkiem inną architekturę i na tym poziomie również dokonywane są różnego rodzaju optymalizacje, które wpływają na warstwy wyżej. No i dodatkowo, oprócz tego, że może to być nasz sprzęt w serwerowni, pewnie dobrze możemy to odpalać w chmurze, więc tak naprawdę nie mamy pojęcia, na jakim sprzęcie to zostanie tam uruchomione i w jaki sposób te procesory będą się zachowywać. I te wszystkie problemy w JMM musi w jakiś sposób ogarnąć, że na platformie x86 troszkę inaczej wyglądają kasze procesora, aniżeli na platformie AMD 64. Dlatego musi to ogarnąć, a w standardzie nic nie ma powiedziane na temat tego, co to jest platforma x86. Dlatego te niskopoziomowe rzeczy często wpływają na to, jak JMM traktuje i operuje na współbieżności. A propos tych różnych platform uruchomieniowych naszego sprzętu, często zdarza się tak, że inżynierowie SANA, teraz Oracle'a, wykombinowali, że pomimo tego, że w procesorze jest jakaś natywna operacja, na przykład do zakładania na pamięć, bariery na pamięci, okazuje się, że oni różnego rodzaju obejściami potrafią zrealizować tą samą operację w dużo bardziej wydajny sposób, aniżeli zaimplementował to producent procesora. Gdy się czyta kod źródłowy JDK-a, tego typu optymalizacje są bardzo częste, co dodatkowo zwiększa złożoność tego problemu. Jeżeli chcemy zejść bardzo niżej w naszych problemach z wydajnością wielowątkową, to musimy również być świadomi tego, jak zbudowane są procesory i jakiego typu problemów możemy tam doświadczyć, co dodatkowo zwiększa złożoność całego zagadnienia. Dodatkowo każda z tych warstw stara się, żeby nie była najwolniejsza w tym chunku. Więc każdy zespół, który pracuje nad poszczególną warstwą, stara się wprowadzać różnego rodzaju optymalizacje na poziomie swojej warstwy. Tak jak wspomniałem, to co dzieje się, że procesory mają wolniejszą implementację jakiejś operacji, z której musi wyższa warstwa korzystać. Wtedy na tej warstwie my dokonujemy optymalizacji. Co niestety może się okazać, inny team niżej bądź wyżej warstwie może o tych optymalizacjach nie mieć pojęcia i te nasze działania, wzajemne próby optymalizacji naszej warstwy mogą być ze sobą niekompatybilne. Również wydanie nowego rodzaju procesora wpływa na to, że te optymalizacje mogą stracić sens albo się wysypać. Dlatego dla JMM-a i ogólnie dla JDK-a są testy, napisano bardzo dobre testy współbieżne, żeby z każdym wydaniem nowej wersji JDK bądź wejścia nowej rodziny procesorów przeprowadzać testy na tym wszystkim, co w międzyczasie spróbowaliśmy zoptymalizować względem sprzętu. Jeden z twórców i pracownik Oracle'a, właściwie po co nam ten Java Memory Model, już troszkę o tym wspomniałem, według niego to jest właśnie taki balans, equilibrium pomiędzy tym, jak bardzo skomplikowane jest stworzenie kodów w naszym języku programowania, jak bardzo skomplikowane jest optymalizacja na poziomie hardware'u, które wprowadzimy i jak bardzo samo pisanie JDK-a będzie skomplikowane, więc twórcy musieli to wyważyć, więc część rzeczy, które niestety nas jako deweloperów i końcowych odbiorców JMM-a trochę denerwują, są podyktowane tym, że usunięcie tego problemu z naszej warstwy spowodowałoby dużo komplikacji na warstwach niżej, więc jest to swego rodzaju właśnie równowaga tego pomiędzy skomplikowaniem poszczególnych zagadnień związanych z wielodostępem. Podstawowym konceptem JMMA jest
blokada pamięci. Chodzi o to, że dostęp do pamięci RAM jest bardzo wolny z punktu widzenia dostępu do pamięci, która jest wbudowana w procesor. Jeden odczyt atomowej wartości z pamięci RAM równa się dziesiątkom tysięcy operacji, bardzo prostych operacji matematycznych na poziomie cache'ów procesora. Dlatego jak najbardziej staramy się unikać sięgania do pamięci i jak najwięcej operacji wykonywać w pamięci, która jest bardzo blisko procesorze. Dlatego nie jest dobrym, gdy musimy sięgać do tej pamięci. Dlatego też każdy procesor ma cache i każdy wątek, gdy jest uruchomiony w ramach procesora, próbuje najpierw czytać dane z tej pamięci podręcznej, szybkiej, a gdy i z tego wynikają różnego rodzaju problemy i dopiero w momencie, gdy my explicite podwiemy, że potrzebujemy dostać bądź zapisać pamięć bezpośrednio do pamięci, wtedy te operacje są wykonywane. To oczywiście stwarza różnego rodzaju problemy, o których za chwilę powiem. Wszystko właśnie było fajnie do czasu, gdy mieliśmy ten jeden procesor, jeden zbiór pamięci cache procesora i jedną pamięć RAM, do której zapisywaliśmy. Gdy mamy cztery procesory, mamy cztery różne pule cache procesora i dlatego jest problem z tym, gdy różne wątki operują na różnych procesorach, one wzajemnie nie widzą tych zmian, które wykonaliśmy na tej pamięci podręcznej procesora. Dlatego wszystkie zmiany, które wykonujemy, gdy chcemy, żeby były widoczne w innym wątku, musimy wypchnąć do pamięci RAM i tylko na tym poziomie ta synchronizacja się odbywa. Normalnie używa się słowa bardzo często i zaczynając przygodę z współbieżnością słowa synchronize, a żeby synchronizować dostęp do metod bądź zmiennych. I tutaj pytanie, dlaczego synchronize jest tak wolne z naszego punktu widzenia i dlaczego zaleca się nie nadużywanie tego. I nie chodzi tylko o to, że to jest semafor, który broni nam dostępu do jakiejś metody, która zapisuje jakąś wartość w polu klasy, tylko ta metoda również powoduje to, że przekraczamy barierę pamięci, czyli wychodzimy z tej pamięci podręcznej procesora, wypychamy zmiany do pamięci RAM i również w momencie, gdy chcemy coś pobrać w metodzie, która jest synchronizowana, te zmiany nie będą zaczytywane z cache'u procesora, tylko z pamięci RAM. Dlatego to synchronize jest tak wolne i to nie chodzi o to, że mamy semafor, tylko o to, że przekraczamy barierę pamięci, czyli mamy tę synchronizację w dół i w górę z cache'em i pamięcią procesora, pamięcią RAM. Jeżeli nie chcemy używać słowa kluczowego synchronize na metodzie, bo metoda jest dość rozbudowana i założenie tam klauzuli synchronize nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo blokujemy dostęp jakiemukolwiek innemu wątkowi. Możemy określić zmienne typu, że zmienne jest typu volatile. To powoduje, że kompilator i JDK wie, że w momencie, gdy coś zapisujemy bądź odczytujemy z pamięci z tego konkretnego pola klasy, to ma być pominięty cache procesora. Chcemy zapisywać i odczytywać bezpośrednio z pamięci RAM, czyli z pamięci, do której wszystkie inne procesy, korzystając z tego pola, będą zapisywać. Czyli nie mamy wtedy problemu, że jeden wątek odczyta i ustawi wartość na poziomie cache'u swojego procesora, którego aktualnie jest wykonywany, a inny wątek również dokona jakiejś zmiany i te zmiany nie będą ze sobą synchronizowane i te wątki również nie będą wiedzieć, że taka zmiana zaszła w innym procesie. Oczywiście jest to wolne ze względu na to, że wszystkie zapisy i odczyty dokonywane są w pamięci RAM. Da się to zrobić szybciej i lepiej. Ale jeszcze wracając do słowa kluczowego volatile. Oprócz tego, że mamy zapewnione, że wszystkie odczyty i zapisy wykonywane są na pamięci RAM,
istnieje w specyfikacji słowo kluczowe happens before. Chodzi o to, że zmienna volatile, która tutaj jest nazwana Y, w momencie, gdy dokonujemy zapisu bądź odczytu z tej zmiennej, mamy zagwarantowane przez środowisko uruchomieniowe Java, że te wszystkie odczyty w tym miejscu, zapisy w tym miejscu już się odbyły w momencie, gdy my chcemy coś do Y przypisać. Java Memory Model ma bardzo dużo optymalizacji polegających na tym, że przekładamy sobie wykonywanie różnych operacji i możemy stwierdzić, że bardziej nam opłaca się najpierw zapisać do X-a trójkę, a ta pierwsza operacja w naszym kodzie będzie wykonana na końcu, co oczywiście może spowodować różnego rodzaju problemy, więc na tym poziomie mamy odcięcie, to zawsze stanie się przed zapisaniem do zmiennej typu volatile i również po wyjściu z tego mamy pewność, że to nigdy nie odbędzie się przed zapisaniem wartości do zmiennej Y, co oczywiście również zmniejsza naszą wydajność naszej aplikacji, bo kompilator i na przykład JIT nie może tych zmian dokonać. No ale na naszą wyraźną prośbę, bo może to spowodować problemy z wielodostępem i do tych zmiennej. Czy zmienna volatile powoduje, że pozbywamy się problemu wyścigu, czyli że dwa wątki próbują zapisać do tej samej zmiennej, w sensie takim, że najpierw pobieram jakąś wartość, próbuję ją zwiększyć o jeden i zapisuję do pola metody. Drugi wątek spróbuję zrobić to samo, tylko gdy będzie taka sytuacja, że te wątki w jednym momencie odczytają wartość tej zmiennej i spróbują zwiększyć jej wartość, to wynik ich działań będzie nieprawidłowy. Wartość zmiennej powinna się zwiększyć o 2, a nie o 1, jaki będzie wynik działania tych dwóch wątków, ponieważ jeden z nich zapiszę jako drugi, ale również wartość zmienioną tylko o 1, a nie o 2. Odpowiedź na to pytanie jest, że nie. Volatile gwarantuje nam tylko to, że wartości, które odczytujemy i zapisujemy, będą zapisywane do pamięci RAM. Nie ma tutaj synchronizacji na poziomie wykonywania operacji, więc wyścig jest jak najbardziej możliwy. Dlaczego tak się dzieje, jest bardzo dokładnie opisane w specyfikacji JMMA. To jest jeden z rozdziałów, całkiem rozbudowany. I tu jest również opisany ten problem happens before, o którym opowiadałem wcześniej. To tylko dla uzmysłowienia, jakim językiem się tam posługują. Nie jest to zbyt łatwe w czytaniu i ewidentnie trzeba mocno się skupić i wczytać w to, co tam jest napisane. Wspominałem o tym, że sam JDK ma różnego rodzaju testy, którym testują najnowsze wydania swojej platformy, czy są one bezpieczne wielowątkowo. Używają do tego JC Stress, oprogramowania, które również napisał Shiplajew. Można sobie pobrać i najpierw zobaczyć, w jaki sposób oni testują wielowątkowość Javy, a później zastosować te praktyki i testować nasz kod wielowątkowo, ponieważ testowanie wielowątkowości jest niestety empiryczne i tylko na moment, w którym dokonujemy tego pomiaru, jest to prawdziwe. Dla platformy, której wykonujemy te pomiary, jest to prawdziwe, więc zmiana procesora, zainstalowanie tego naszego oprogramowania na serwerze, zmiana platformy z 86 bitów na 64, również zmienia wyniki tego, czy nasz kod jest bezpieczny wielowątkowo. To, jakiego rodzaju JITa używamy, czy jest to wersja kliencka, czy serwerowa, również wpływa na to, czy operacje, które wykonuję, są bezpieczne wielowątkowo i wynik tych operacji jest taki, jakbyśmy się spodziewali. Tak wygląda kod testu. Testujemy tutaj, czy bez użycia słówka kluczowego volatile zostanie zachowane
przede wszystkim kolejność tych operacji, która się dokonuje przed i po. Trzeba troszkę się przyzwyczaić do tej konwencji, którą oni to stosują. Korzystają również z podejścia aktorowego. Ale w skrócie chodzi o to, żeby przetestować, czy ten kod jest bezpieczny wielowątkowo, bez użycia słowa kluczowego volatile bądź synchronizacji na poziomie metod, które zapisują, bo to czytują z pamięci. To oprogramowanie generuje tego typu wyniki i liczba wystąpień wykonuje to kilkadziesiąt tysięcy, setki tysięcy razy ten test dla różnego rodzaju na przykład JITA, wersja serwerowa i kliencka. No i doskonale widać, że mamy cztery różne stany i każdy z nich występuje, więc można z całą pewnością powiedzieć, że ten kod, który tam jest, który jest tutaj, nie jest bezpieczny wielowątkowo, gdyż w momencie sprawdzenia, jakie są wartości, możemy być w czterech różnych stanach, a ewidentnie nie o to nam chodzi, więc mamy tutaj ewidentny problem i tego, że operujemy na nieaktualnych danych na poziomie cache'u procesora, jak również to, że mamy wyścig, więc dwa różne problemy, cztery różne stany wartości naszych zmiennych. Więc polecam się zapoznać z tym programowaniem, jeżeli chcecie testować, czy wasz kod jest bezpieczny wielowątkowo. Po przejściu tej dość dziwnego sposobu pisania tych testów jest całkiem użyteczny i na pewno wykryje przypadki, których my normalnie testując, odpalając kod lokalnie, byśmy nie wykryli, bo inżynierowie, którzy pisali to oprogramowanie, wiedzą, jakie problemy są na poszczególnych platformach, różnych rodzajów JITA i tak dalej. Tak. Można sobie zadać pytanie, to w jaki sposób to oprogramowanie, które pisaliśmy do tej pory, działało bez, przynajmniej w moim przypadku, pisałem wielowątkowo, a przed momentem, gdy zorientowałem się, o co w tym wszystkim chodzi. I jakoś to szczególnie nie wybuchało na produkcji. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego się tak dzieje. Jeżeli piszemy brzydki kod, ignorujemy wujka Boba, piszemy wszystko w jednej metodzie, która ma 1000 linii, nie mamy problemu z wielodostępem. Wszystkie zmienne na poziomie metody są bezpieczne wielowątkowo i żaden inny wątek nie ma prawa się tam w to wpisać i coś nam pomieszać. Dlatego mieliśmy taki przypadek w mojej poprzedniej firmie. Na Code Review wyszło przenieść tą zmienną wyżej na poziom klasy, żeby to było pole. No bo ewidentnie wielokrotnie używasz tego w różnych metodach. No i za dwa dni nasze testy wykazały, że na czterech nodach mamy problem z wyścigiem i komunikaty, które dostajemy, część jest z jednego wątka, część z drugiego. Właśnie było spowodowane tym, że użyliśmy w tym przypadku Groovy'ego i Srupera, który nie jest bezpieczny wielowątkowo, na co uczulam. I właśnie tego typu optymalizacje i podążanie clean code'em może spowodować, że zawsze gdy wynosicie coś poza metodę i robicie z tego zmienną, która jest na poziomie klasy, zastanówcie się, a co w przypadku wielodostępu. Przechodząc już do wątków, możemy te wątki tworzyć z palca, tworząc nową klasę thread, podając runable i od razu odpalając, ale nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Stworzenie nowego wątku jest bardzo czasochłonnym i dość skomplikowaną operacją, więc dobrze przygotować sobie pulę wątków, z których później będziemy korzystać. Pomijając fakt, że tworzenie z palca nowych wątków nie jest zbyt wygodne, to również nie jest to zbyt wydajne z punktu widzenia operacji, które to wykonuje, więc lepiej sobie stworzyć pulę wątków, z której później będziemy korzystać i będzie ona pobierana i oddawana do
do puli wątków. Będzie to z punktu widzenia wydajności dużo lepsze, aniżeli tworzenie wątków w miejscu, w którym chcemy jakiś kod wykonać. Jeżeli chodzi o same pule wątków, jest to implementacja Blocking Queue, która weszła w Java 5. I to jest Blocking Queue, z którego również możemy korzystać w naszym kodzie. Później pokażę przykłady. No tak. Kilka przykładów puli wątków, z których możemy korzystać. Pula wątków, która posiada tylko jeden wątek, który... Pula wątka o rozmiarze 1, czyli ten przestrzeń, w której możemy wykonywać nasz kod. Tak naprawdę wykonujemy coś, pobieramy nowy wątek z puli, wykonujemy jakieś operacje i zwracamy. W szczególnych przypadkach jest to dość przydatny executor. Najczęściej skorzysta się, przynajmniej w moim przypadku tak jest, albo z puli wątków, która ma stałą długość i określony rozmiar. Określamy na przykład, że chcemy, aby ta pula miała 10 na przykład możliwych wątków do pobrania. I bądź też pula wątków, która jest dynamiczna. Są szczególne przypadki, w których w pewnym momencie chcemy rozszerzyć bądź pomniejszyć pulę wątków, na której operujemy. Tutaj przykład, jak tego typu pulę wątków sobie utworzyć. Już w nowym zapisie, czyli z wykorzystaniem lambdy, tam mamy runable, które dodajemy do egzekutora i on wielowątkowo wykonuje w ramach dostępnej swojej puli te operacje, które myśmy mu tam przesłali. Zawsze trzeba pamiętać o zamknięciu puli wątków albo na poziomie metody, w której operujemy pulą wątków, bądź na przykład przy składaniu się serwera aplikacyjnego, ażeby ta pamięć została zwolniona i żeby nie było z tym problemów. Taka porada do tego, w jaki sposób określać rozmiar puli wątków. Musimy wiedzieć, na ile rzeczywistych fizycznych procesorów będziemy mieli dostępne i jakiego rodzaju operacje będziemy wykonywać. Jeżeli to są operacje, które są bardzo intensywnie obliczeniowo, to powinniśmy trzymać się jednego wątku per procesor, ponieważ gdy mamy poziom wykorzystania na poziomie 100% przez jeden wątek, nie ma sensu dokładać tam kolejnego wątku, który również te zasoby będzie chciał pobrać. Będziemy mieli wtedy częsty context switch i nic na tej wielowątkowości nie zyskamy, a wręcz stracimy, więc w tym momencie liczba wątków w puli równa się liczbie procesorów, którą posiadamy, na przykład 4, 8. I na tych poszczególnych procesorach będziemy te operacje obliczeniowe wykonywać. Inny przykład i przypadek jest taki, gdy są to operacje bardzo intensywne, intensywnie korzystające z I/O, czyli wejścia, wyjścia, pobieranie czegoś z internetu, zapisywanie do plików, wtedy ten przedział jest od 0 do 0,9, czyli taki przykład crawlera, który wchodzi na stronę, pobiera wszystkie linki, wkłada te linki, pobiera te linki i również te linki odwiedza. Największe straty mamy na poziomie żądań HTTP i utworzenia tych nowych połączeń, więc wtedy możemy zastosować tą prawą wartość i dla czteroprocesowego komputera będziemy mieli 40 wątków i będzie to bardzo wydajne i nie będzie sytuacji, że jeden wątek będzie rywalizował z drugim, ponieważ te bardzo długotrwające połączenia HTTP będą przełączały nasze wątki w stan oczekiwania i w tym momencie inny wątek zacznie wykonywać swoją pracę również do poziomu właśnie 0,9. W tym równaniu możemy spokojnie w przypadku połączeń po sieci tam sobie wykorzystać i będzie to dużo wydajniejsze. Przykład pobrania tego, jak
ile mamy dostępnych procesorów, więc tak jak wspomniałem, dla czteroprocesorowego, czterokorowego procesora będziemy mieli 40 wątków w tej naszej puli. Odsyłam również do artykułu, którym bardzo fajnie są opisane różnego rodzaju problemy, które możemy, których możemy doświadczyć, gdy nie będziemy pilnować się w obsłudze naszej puli wątków. Jest tam kilka właśnie fajnych porad, które również niestety na swoich błędach odkryłem, a Tomek to właśnie opisał w bardzo fajny, przystępny sposób. Jest również podejście do wielowątkowości, które jest bardzo popularne w JS-ie, czyli mamy callbacki bądź promises, jakkolwiek byśmy chcieli to nazwać. W JavaScriptie nazywałem to promises. Chodzi o to, że poszczególne wywołania to tak naprawdę są feature'y w nomenklaturze Java, tego, że chcemy coś wykonać i otrzymujemy jakiś uchwyt przyszłości, czyli coś się zadzieje w przyszłości i my na tym wyniku tej przyszłości chcemy operować. Możemy to łączyć i chainować ze sobą, czyli w najgorszym wypadku mamy tak, że mamy tutaj bodajże 6 albo 7 poziomów zagnieżdżenia tejże przyszłości i każdy z nich oczekuje na zrealizowanie, urzeczywistnienie się tej przyszłości, więc nawet ta strona nazywa się Callback Hell. Jest to bardzo słabe, jeżeli do tego czegoś, do takiego poziomu doprowadzamy. Bardzo ciężko się ogarnąć w tym, na którym poziomie na przykład coś nam nie działa bądź wybucha, bo nie wiemy, na które przyszłości już się ukonkretniły, a które wciąż są tylko promisami. No tak. Okay. Również w Javie mieliśmy, w Javie 7 mieliśmy futury, w Javie 8 doszły nam completable feature, które zlikwidowały różne śmieszne rzeczy i niewygodności, które mieliśmy w Javie 7. Również bardzo dobry artykuł na ten temat na stronie Tomka Nurkiewicza, do którego również odsyłam. A teraz to, co mamy już od Javy 5 często jest pomijane, czyli pakiet Java Util Concurrent, pozwala nam na dużo bardziej kontrolowany dostęp do naszych zasobów, aniżeli słowo kluczowe synchronize. To jest lista samych klas, nawet nie pomijając już interfejsy, które doszły w tym pakiecie. Specjalizowanych klas, które ułatwiają nam poradzenie sobie z tym problemem, który mamy na poziomie Java z wielodostępem. W tym temacie również warto wspomnieć o optymistycznym lokowaniu. Korzystając z usługi Synchronize zakładamy pesymistyczny i blokujący sposób blokowania się na obiekcie bądź zmiennej, czyli ja coś zapisuję i nikt inny nie może tej wartości odczytać. Również odczytując zakładamy, że ktoś może nam tam coś zapisać i również blokujemy taką możliwość, co jest dużo mniej wydajne, aniżeli założenie na wstępie, że raczej nie będzie problemów z wielowątkowością i reagować tylko wtedy, gdy te problemy z wielodostępem faktycznie się pojawią. Tutaj jest przykład kodu, który ewidentnie nie jest bezpieczny wielowątkowo. Nie dość, że mamy zmienną, która nie przekracza bariery pamięci, nie ma słówka kluczowego volatile, to również mamy problem z wyścigiem, ponieważ inkrementacja zmiennej count może się odbyć na dwóch różnych wątkach i wtedy ta wartość będzie niepoprawna. Tak moglibyśmy to zrobić za pomocą słówka kluczowego synchronize. Tak jak wspomniałem, czy jest w ogóle sens robienia synchronizacji na poziomie metody, która cokolwiek pobiera i jest getterem? Odpowiedź jest tak, ponieważ mamy tutaj problem z przekraczaniem bariery pamięci i właśnie
pomimo tego, że synchronize w tym miejscu nie bronimy się przed tym, że mamy wyścig, to chcemy przekroczyć barierę pamięci i pobrać najbardziej aktualną wersję tej zmiennej, a nie chronić się przed wyścigiem, tak jak to jest na poziomie zmiennej increment. W tym przypadku nie musimy korzystać z volatile, ponieważ synchronizujemy i setter, i getter, więc przekraczamy barierę pamięci, więc nie ma problemów z nieaktualną wersją tej zmiennej. A tak to by wyglądało, gdybyśmy skorzystali z jednej z klas, którą mamy w Javaauty Concurrent, na przykład Atomic Long. Oprócz tego, że mamy, nie mamy explicite lokowania się na tych zmiennych, bronimy się tutaj tą metodką Comparent Set przed tym, że ktoś zapisze nam do naszej zmiennej, a my będziemy chcieli to nadpisać. Dobrze jest to zrobić w ramach metody while, ponieważ chcemy powtórzyć tę wartość, pobrać po raz kolejny z pamięci najbardziej aktualnej, jaka jest wartość tej zmiennej i ją zinkrementować. W żadnej z linijek nie odbywa się tutaj lokowanie tego zasobu. Optymistycznie zakładamy, że nikt nam tej zmiennej count nie zmienił, a gdyby jednak się takie coś stało, to po prostu jeszcze raz ją odczytujemy, zapisujemy. Ten kod jest dużo szybszy, aniżeli ta korzystanie z dodatków kluczowego synchronize. Dodatkowo ta metoda comparent swap jest natywnie zaimplementowana w najnowszych procesorach, więc ta operacja jest również bardzo szybka, dużo szybsza aniżeli odczyt i zapis do pamięci RAM i sprawdzania synchronizacji na poziomie tego zasobu. To może pominę. Wspominałem o blocking queue. Chodzi o to, że określamy, że nasze queue ma 10 elementów. Najpierw ktoś musi nam coś wyprodukować, czyli dodać do naszego queue te elementy, a żeby później my moglibyśmy pobrać z tejże kolejki. Bardzo przydatna właśnie abstrakcja na ten problem wielodostępu. Mamy producera, który coś dodaje do naszej kolekcji. Mamy konsumera, który będzie konsumował tylko w momencie, gdy coś będzie w tej kolekcji. Unikamy tutaj problemu tego, że blokujemy się tylko w tym momencie, gdy coś nie zostało pobrane bądź zapisane do tej kolekcji. No i tutaj przykład wykorzystania tego. Dokładnie określamy, jak często chcemy produkować coś do naszej kolejki, jak często chcemy z tej kolejki pobierać. Tylko tak jak wspomniałem, te blokujące algorytmy są dużo wolniejsze, ponieważ z góry zakładamy, że coś jest nie tak i blokujemy ten zasób. Te algorytmy nie blokujące są dużo lepsze, ponieważ cały czas może się odbywać dostęp do tej danej, a tylko w momencie, gdy na przykład z wykorzystaniem metody comparent swap, gdy ta wartość nie zgadza się z tym, czego oczekiwaliśmy, to wykonujemy tą operację jeszcze raz. Więc wszystkie inne wątki, które tylko na przykład czytały z naszej kolekcji, mogą bez blokowania sobie z tej kolekcji czytać, tylko gdy nastąpi zapis, tylko na ten krótki moment zostanie to zablokowane. W ramach atomowych zmiennych mamy dostęp do różnego rodzaju właśnie typów zmiennych i również bardzo polecam z nich korzystać. Oprócz już pokazanej metody comparent swap, mamy tam na przykład inkrementację, która jest bezpieczna wielowątkowo. No i tutaj właśnie przykład również ponownie wykorzystania Atomic Longa. Już chyba jesteśmy trochę poza czasem. No, słucham. Halo? Działa. Mamy Java w wersji 7, Enterprise Edition. Mhm. Tam mamy konkurencyjność, ale mamy również te wątki możemy sobie kontrolować, tak?
To jest bardzo ważne. Mhm. Jeśli, i mamy oczywiście Java 8, Standard Edition, i mamy strumienie, w które możemy sobie równolegle przetwarzać. Czy możemy to robić w środowisku Enterprise, czy nie? No właśnie, niestety nie zdążyłem już do tego dotrzeć. Trzeba uważać na strumienie, które mamy w Java 8. One nie są defaultowo bezpieczne wielowątkowo, gdy na przykład w ramach mapy będziemy coś dodawać do innej kolekcji, która jest poza kolekcją, którą aktualnie streamujemy, to jeżeli użyjemy tam słówka kluczowego paralel, to takie operacje nie będą bezpieczne wielowątkowo. Więc na to trzeba uważać i na poziomie, podałem przykład tego map właśnie w strumieniach, korzystać z konceptów Java Util Concurrent, które chronią nas przed problemem wielodostępu, bądź tak po staremu korzystać ze słówka kluczowego Synchronize. Więc cokolwiek robimy w ramach operowania na strumieniu, w ramach tego strumieniu to jest OK, ale jeżeli wychodzimy poza kolekcję, na której uruchomiliśmy strumieniowanie, to jest to niebezpieczne wielowątkowo, więc trzeba na to uważać. No i właśnie te operacje, które są na poziomie strumieniów, muszą być immutable, czyli nie powinniśmy zmieniać niczego, co jest poza naszą kolekcją. A propos tego, fork, jeżeli robimy paralel na kolekcji, domyślnie liczba wątków, które zostanie odpalone, to jest liczba procesorów, liczba core'ów naszego procesora. Jeżeli chcemy to zmienić, czyli zwiększyć na przykład ilość wątków, którą odpali nam automatycznie Java, to musimy niestety tak w trochę brzydki sposób odpisywać zmienną systemową i domyślną pulę wątków Java. No i już nie zdążyłem wspomnieć o tym, że troszkę lepiej jest to rozwiązane w Clojure i w Javie. Oba te rozwiązania są zaadoptowane do Javy, więc możemy korzystać z tych konceptów Software Transaction Memory i modelu aktorowego, które pod spodem tak czy siak korzystają z tego JMM-a, ale pozwalają nam uniknąć tych wszystkich problemów, o których wspomniałem. Na przykład ten Software Transaction Memory nie ma eksplicite lokowania żadnych zasobów, więc z naszych barków jest to ściągnięte, jest to robione automatycznie, jeżeli tylko stosujemy się oczywiście do wymagań, które ma Software Transaction Memory. No i może tak na koniec, warto się zastanowić, czy faktycznie potrzebujemy tej wielowątkowości. Często jest tak, że podążamy za buzzwordami i korzystamy z MapReduce'a, ażeby coś odpalić na Hadoopie, a okazuje się, że odpalenie tego w jednym wątku na jednym komputerze może być dużo szybsze niż rozdzielenie tego na wiele nodów. Tak samo jest z wielowątkowością. Być może wykonanie jakiejś operacji na jednym wątku będzie dużo szybsze, bo ten narzut, który wprowadza nam wielodostęp, jest większy, aniżeli te zyski, które otrzymujemy z korzystania z konkurencji, więc warto sobie zadać pytanie, czy faktycznie to, co robię, jest dobre do wykonywania tego równolegle. Tu jest dość sporo materiałów, które korzystałem do przygotowania tej prezentacji. Na pewno polecam stronę Shipaleva, właśnie jeden z twórców i kontrybutorów JMM-a. Bardzo dużo informacji o tym, jak to tam wewnątrz jest i przed wieloma problemami możemy się ustrzec. Tak jak wspomniałem, za chwilę zatwituję tę prezentację, więc będziecie to mieli, nie musicie robić zdjęć. No tak, to wszystko. Dzięki.